Witam na przedostatnim już spotkaniu przy księgach Kronik Ezdrasza Nechemiasza, bo tą partią tekstu ja zajmuję się w tym semestrze. Dzisiaj mam nadzieję, że uda się przejść przez całą drugą księgę Kronik. Jest to może dosyć karkołomne przedsięwzięcie, ale będziemy wchodzić tyle w szczegóły, o ile czas nam pozwoli. Raczej będę chciał akcentować te rzeczy, które są w moim przekonaniu najistotniejsze, żeby dać ogólny zarys, ogólny sens przesłania. A nic nie zastąpi osobistego wchodzenia w tekst, osobistego dociekania, szukania. Tutaj można to traktować jako pewną podpowiedź, wskazówkę, czego można szukać, jak szukać może też. I mam nadzieję, że to będzie z pożytkiem dla nas wszystkich. Marku, ja bym poprosił Ciebie o modlitwę. Wspaniałym, pełnym ducha, Słowem Bożym. Dziękujemy Ci też, że Słowo stało się ciałem i że mieszkało pośród nas. I my poprzez wiarę możemy się trzymać tego Twojego Słowa, którym jest Pan Jezus Chrystus. Proszę Cię, pobłogosław, Panie Boże, ten czas tych wykładów. Panie, niech Twój Święty Duch otworzy nasze serca i umysły. Ja też Krzysiowi odpowiedni talent, który mógł wykładać te rzeczy zgodnie z Twoją wolą ku Twojej chwale i dla naszego pożytku, dla zbudowania Twojego świętego Kościoła. Proszę Cię o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zanim wyjdziemy już w treść drugiej księgi Kronik, trzeba pokazać jej miejsce w tym układzie. Pierwsza Kronik, druga Kronik, Ezdrasza, Nechemiasza, bo to jest pewien blok ksiąg, które stanowią pewien monolit, pewną całość, i dobre rozumienie tych ksiąg wynika z rozumienia tego, co się dzieje w zasadzie w okresie Ezdrasza, Nechemiasza. Marek, byś troszeczkę ostrość poprawił, bo tak widzę, że tak mobiliście trochę. Postaram się, aczkolwiek nie obiecuję tu żadnego cudu. Mamy to na pierwszej kartce, to też jest ten sam slajd. Tu chciałem pokazać, że czas powstania księgi to jest tutaj, czyli Ezdrasza, Nechemiasza, czasy po niewoli babilońskiej, ładnych kilkadziesiąt lat po niewoli babilońskiej. I jest określona sytuacja w tym czasie. I ta sytuacja, o niej będziemy mówić za miesiąc. Mam nadzieję, że znacie mniej więcej księgi Ezdrasza, Nechemiasza, to one pomogą uświadomić sobie, jaki cel miał autor natchniony, żyjący w tym czasie, aby tą historię skonstruować właśnie tak, a nie inaczej. To nie jest przypadek. Już mówiłem przy pierwszym spotkaniu, że Księgi Kronik to nie jest suplement do Ksiąg Królewskich. Czyli Księgi Królewskie mówiły jakieś szczegóły, a to jest jakieś dodatki, uzupełnienie. Nie. To jest absolutna całość, z głęboki sens przesłania, które jest od początku do końca widoczne. Nie? I chodzi, żeby wejść w tą księgę nie ze świadomością, że to suplement, tylko rzeczywiście gotowe dzieło, które ma nas czegoś też nauczyć. Więcej może o tym ponadczasowym zastosowaniu, bo ja też przy pierwszym spotkaniu naszym przy Księgach Kronik mówiłem, że Biblia oddziałuje na tych, którzy ją czytają z każdego miejsca. Czyli czy jesteś w Księdze Rodzaju, czy jesteś w pierwszej Kronik, czy w Ewangelii Mateusza, czy w Apokalipsie, wchodzisz w tą księgę, otwierasz się na Boże oddziaływanie. I dla mnie jest taka jedna z ulubionych myśli, którą czasami rzucam, żeby nie zaniedbywać żadnego skrawka Bożego Słowa. Bo przez każdy skrawek Bóg chce nam coś powiedzieć. Chce nas coś zmienić. I robiłem to dosyć wnikliwie na bazie 9 rozdziałów pierwszej Księgi Kronik, gdzie są tylko rodowody. I wydawać by się mogło, że już tam już nie ma żadnej treści. No,
spędziliśmy trochę czasu i mamy, myślę, już teraz inne przekonanie w tej materii, czyli żadnego skrawka Bożego Słowa. Patrząc na przesłanie Księgi Kronik, wierzę w uniwersalne, ponadczasowe przesłanie. Ludzie Boży w każdym czasie, którzy wchodzą w tą księgę, odbiorą określony pożytek. Oczywiście on będzie wprost proporcjonalny do osobistego zaangażowania. Jaką miarą odmierzycie, taką wam odmierzą. To jest w kwestii dociekania nad Słowem Bożym. No nie dzieje się tak, że Duch Święty nam automatycznie wszystko poda na tacy. To jest konieczne, osobiste dociekanie i za naszym trudem idzie to Boże błogosławieństwo. I czasami bez tego naszego trudu możemy sobie ograbić ten Boży wpływ, czyli albo zminimalizować przynajmniej. Także istotne jest, że Biblia jest po to, żebyśmy my się nad nią trudzili. Bóg ją natknął w tym celu. A z tego trudzenia się wynikają, myślę, że same błogosławieństwa. Jaki jest sens przesłania? Główne, dzisiaj będziemy w tym miejscu też, główny akcent księgi to jest na panowanie Salomona. Czyli można powiedzieć, że ten cały materiał, pierwsza, druga księga kronik Ezdrasza, Nechemiasza, miały na celu wyakcentować okres Salomona. To jest główny akcent, on u mnie tutaj też jest w środku, na tym diagramie, żeby pokazać, że to jest punkt odniesienia autorów czy do tej sytuacji. Oni są w sytuacji po odbudowie świątyni, oni są w sytuacji po wznowieniu kultu, borykają się z mnóstwem problemów politycznych, innych własnych między sobą i potrzebują jakiegoś wzorca, punktu odniesienia do tego, co mają robić. I w tym miejscu mają ten punkt odniesienia. Ale też cała historia, która jest podana, ona też jest jakimś punktem odniesienia dla tych ludzi żyjących tutaj, którzy ma na celu pokazać, kiedy Dawid organizuje służbę świątynną, tutaj jest to apogeum, ona tu się zrealizowała, tu jest oddanie świątyni, tu jest ten kult Boga Jahwe wdrożony, wszystko rzeczywiście funkcjonuje wspaniale, ale epizodycznie jednak, bo trwało to tylko kilkadziesiąt lat. Ale jest to na tyle ważny okres w historii, że cała księgi Dwie Kronik i Ezdrasza, Nechemiasza akcentują właśnie ten moment jako pewien wzorzec, punkt odniesienia. Ja myślę, że jak wspomnę coś o bardziej takim ponadczasowym przesłaniu, no to wymiar chrystologiczny tego miejsca, tego czasu jest też bardzo wyraźny, bo królowanie Salomona jest takim obrazem mesjańskiego panowania i ono występuje w Biblii wielokroć, więc jak zrozumiemy ideę mesjańskiego panowania w nas, w naszym życiu i w wieczności, to w tym momencie to przesłanie też zaczyna mieć troszkę inne zabarwienie dla nas, chrześcijan wchodzących w ten tekst. To nie jest tylko coś, co mogło być użyteczne dla Żydów tamtych czasów, bo mówię, pismo jest ponadczasowe. Tutaj ten okres, to też dzisiaj będziemy omawiać, bo będziemy omawiać ten fragment. On jest o tyle paralelny z tym, że Dawid przygotował pewne zmiany kapłańskie, zmiany lewitów, śpiewaków, a ta historia pokaże, że jak konsekwentnie realizowali to, co tutaj było wdrożone, to mieli powodzenie. A jak odchodzili od tych wzorców, no to klęska. I to jest historia, która ma nauczyć tych ludzi, jak żyć, jak funkcjonować w tym Bożym porządku, który on został ustanowiony przez Dawida i zrealizowany w pełni w tym okresie przez Salomona. Tu jest odejście od tych wzorców, ale z elementami takich wzlotów, bo jest paru królów, którzy stanowią taki pozytywny punkt odniesienia dla tychże ludzi, więc to jest tak, mają się uczyć od dobrych królów tych pozytywnych rzeczy, a od tych złych królów mają się uczyć, żeby unikać tej drogi, tego kierunku. Gdybyśmy patrzyli globalnie na te dwie księgi, no to taki jest sens tej historii w kontekście tych czasów. No i ostatni fragment, który dzisiaj, no to jest już krótki fragment, no tu jest taki mały błąd, od 11 do 23 powinno być. On jest trochę paralelny z tym klęską Saula. Królestwo Saula poniosło klęskę, królestwo Dawida ostatecznie też poniosło klęskę. Aczkolwiek
klęska Saula jest mówię, totalna, natomiast to jest jednak przerwa, pewna przerwa w niezmiennej koncepcji Mesjasza, za którym kryje się linia rodowa Dawida i królestwo, to dynastyczne królestwo Dawidowe, bo mówi o wiecznym potomku, którym okazał się Chrystus. Dobrze, to tyle gwoli takiego ogólnego tła, żebyśmy wiedzieli, w którym miejscu jesteśmy. Więc wchodzimy w tej chwili w panowanie Salomona i to kolejny fragment pokazuje to panowanie Salomona. I tutaj już również przyjrzymy się najpierw, jak zbudowany jest ten fragment od 1 do 9 rozdziału drugiej Księgi Kronik. I jak ktoś był na Księgach Królewskich, na moich wykładach w zeszłym semestrze, to jest tutaj pewne podobieństwo w tej budowie, za chwilę o tym powiem. No ale nie dziwić musi fakt, że znowu w centrum jest samo oddanie świątyni. Oddanie, to przemówienie Salomona, ta modlitwa Salomona, odpowiedź Boga na modlitwę Salomona. To, co się dzieje w tym okresie, kiedy świątynia jest oddawana, to jest najważniejsze miejsce całych tych ksiąg od pierwszej kronik do Nehemiasza włącznie. Ale po drodze mamy ciekawe informacje, które dla mnie stanowiły taką wskazówkę co do pewnych granic tekstu, bo w szkole biblijnej w Berei zajmujemy się też szukaniem budowy ksiąg biblijnych, budowy, mówimy o kompozycjach tekstu, strukturze tekstu. Nie traktujemy Biblii jako zbioru luźno powiązanych ze sobą tekstów. To nie jest encyklopedia, która zawiera ileś tysięcy haseł, tyle ile jest wersetów, tylko one są w jakimś logicznym porządku ułożone w poszczególnych księgach. I staramy się ten logiczny porządek zauważyć. Pisarze biblijni mają nieco inne kanony pisania niż nam współcześnie są znane, więc wymaga to odkrycia od nas pewnych zasad. To na wykładach Marka, hebrajska retoryka biblijna, przez 4 semestry było omawiane dosyć gruntownie, także jak ktoś by chciał uzupełnić wiedzę w tym zakresie, to odsyłam do tych kursów. Tu jedynie chciałem pokazać, dlaczego ten tekst widzę w takiej konstrukcji, a nie inaczej. I też krótko, bo nie mamy czasu na to, żeby wchodzić w szczegóły dotyczące struktury, ale tu przyjrzyjcie się tym dwóm fragmentom. Tu są konie i rydwany i tu są konie i rydwany. Konie i rydwany są w pierwszym rozdziale 14 do 17 i w 9 rozdziale 25 do 28. No ja zauważyłem oczywistą paralelę między jednym a drugim, a jak już zauważyłem ten związek, no to już całe fragmenty, które są w pobliżu, one też znalazły swoje miejsce. Co jest powyżej tych koni? Też słynny fragment, który mówi, że Bóg prosi, mówi do Salomona, proś o co chcesz. Pamiętamy tą historię, to często do niej wracamy. No i on prosił. Pamiętacie, o co prosił? A o co nie prosił, nie? To ma znaczenie. A co mu Bóg dał? Wszystko. Dał mu jedno i drugie. Dał mu i bogactwo, i mądrość. I w tym... Tu jest o tej bogactwie i mądrości, a tutaj jest ilustracja tego bogactwa i mądrości. Kiedy jest opis, jakie miał bogactwo i mądrość uwidoczniła się w wizycie tej królowej Saby. To ona szła go tam wybadać, bo słyszała o nim różne pogłoski, a pamiętacie, że rzeczywistość była lepsza od pogłosek. Ale to ilustracja mądrości. Chciałem pokazać, jak paralelne są te dwa fragmenty. Nie? I te konie, właśnie dla mnie to jest wskazówka autora, czemu on o tych koniach pisze w tym miejscu i w tym miejscu. Naprawdę, jak patrzymy na ciąg tej narracji, to te konie tak się wydają nie wiadomo po co. Nie? Ale jeśli rozumiemy, że to jest wskazówka autora, żeby nam pewne rzeczy w tekście poukładać, to chwała Bogu, że widzimy takie miejsca, które pomagają nam uchwycić tą kompozycję,
tego tekstu, a przez uchwycenie kompozycji wiemy, gdzie znajdować miejsca akcentowane, które są jakimś sednem przesłania. Chodzi o to, żeby skoncentrować się na tym, co jest akcentem, a nie myślą poboczną. I żeby widzieć, co jest akcentem, a co jest myślą wprowadzającą ten akcent. Nie, to tak z grubsza biorąc to wygląda. Teraz te dwa fragmenty. Mówi jeden, i tu znowu zobaczcie, te dwa teksty, one są nawet dosłownie przytoczone w tym w waszym skrypcie. 5.1. Tak ukończono całą robotę. 8.16. W ten sposób zostały dokończone wszystkie dzieła. Jak ktoś nie widzi paraleli, że to jest ta sama myśl, nieco innymi słowy oddana, no to trudno mi to by było zrozumieć, nie? W każdym razie jest znowu takie dwa miejsca, które pokazują znowu jakąś granicę tekstu, żeby nam pokazać pewne miejsca paralelne, które ten tekst w tym miejscu ze sobą jakoś łączą. I powyżej znowu mamy, tu jest budowa świątyni, bardzo szczegółowa informacja, jakie tam elementy były świątyni, jak to budowano, jaka pomoc z zewnątrz była dana Salomonowi w postaci króla Tyru, który dał tam swojego człowieka, który w umiejętny sposób wykonywał te czynności. W Księgach Królewskich jest to bardziej szczegółowo opisane. O wiele bardziej szczegółowo w Księgach Królewskich. Tu jest troszkę mniej szczegółowo, ale też na skalę tej księgi to dość szczegółowo, bo tu jest ładnych parę, no, od 1.18 do 5.1 to jest tego trochę materiału. Tu natomiast w paralelnym miejscu też są pewne prace budowlane, ale już inne budowle Salomona. Nie? W tym wersecie od 8 do 16 też mamy pewne prace budowlane Salomona. No i to wszystko nam schodzi do tego centrum jako rzeczy najważniejszej, czyli oddanie Bogu świątyni. I na tym fragmencie poświęcimy nasz czas głównie, który jest przed nami. Czyli teraz jesteśmy cały czas w tym fragmencie. W swoich skryptach patrzcie na tą kompozycję fragmentu, a ja będę wchodził już bezpośrednio w tekst i no i będziemy na niektóre fragmenty zwracać uwagę. Tutaj dla tych, którzy są pierwszy raz, bo jest was kilka osób dzisiaj, to powiem, że ja mam system kolorowania tekstu biblijnego. On dotyczy właściwie trzech głównych tematów. To są trzy główne kolory. One wynikają z mojego rozumienia, po co w ogóle jest Biblia. Po co dla mnie osobiście, dla każdego z nas jest Biblia. Więc dla mnie Biblia jest po to, żeby mi objawić Boga. Jeśli miałbym najprościej powiedzieć, po co jest Biblia, to ona objawia Boga. Więc siłą rzeczy, kiedy dociekam nad Biblią, to szukam, co mi ona mówi o Bogu. Jak znajduję takie teksty, które mówią o Bogu, no to one mają żółty kolor. Nie? One są na żółto. To jest pierwszy, najważniejsza, zasadnicza, fundamentalna według mnie treść całej Biblii. Drugi temat u mnie to jest na niebiesko. Tu jest właściwie to zielone, bo jeszcze jest zielone, ale takie zielone to nie ma głębszego znaczenia, tylko raczej pokazuje pewne fragmenty narracji. Niebieski to jest o Mesjaszu, o Chrystusie. Niebieski kolor to jest o Mesjaszu i również uważam, że to, co Biblia mówi, Stary Testament o Mesjaszu, a Nowy Testament o Jezusie, Chrystusie, i o tym, czego dotyczy jego dzieło. Bo dla mnie Chrystus to jest nie tylko postać, która jest w Biblii zapowiadana, słowo, które stało się ciałem, ale widzę jego sens misji, cel misji, skutki jego misji. Więc to wszystko na niebiesko. Te teksty, które dotykają Chrystusa i jego dzieła, to jest na niebiesko. I wreszcie czerwony kolor. Też nie przypadkiem, ja sobie wymyśliłem czerwony. Nazywam te teksty o drodze, czyli to są teksty do mnie. Jakieś mierniki, zasady postępowania, reguły, coś, co ja mogę wziąć dla siebie, coś, co tekst mówi o moim życiu. Co ja w życiu mogę i powinienem zmienić, wprowadzić. Czy czego się trzymać, co utrwalać, bo to w tych obszarach. I teraz, kiedy patrzymy na te tutaj głównie żółto-czerwone fragmenty, to one przeplatają coś, co mówi o Bogu.
No, ukazał się Bóg Salomonowi. Pierwszy fragment na żółto. Co nam mówi ten fragment o Bogu? Szuka człowieka. I ukazuje mu się. No, ukazuje się Bóg człowiekowi nie zawsze w taki sam sposób. To trzeba też sobie powiedzieć. Ale Bóg, który się objawia w Biblii, to jest taki, który ukazuje się tutaj Salomonowi, ale objawia się człowiekowi. On chce wejść w relację z człowiekiem. Czyli taki prosty tekst, ale on no, coś wielkiego mówi o Bogu. Następnie, tyś okazywał mojemu ojcu Dawidowi 2:1-8 wielką łaskę, a mnie uczyniłeś w jego miejsce królem. Co mówi o Bogu ten fragment? Jaki przymiot odsłania? Łaska. Już widzę Bożą łaskę i wiemy w jakich okolicznościach. No i teraz na czerwono mamy fragmenty. Daj mi obecnie mądrość i wiedzę, abym mógł występować wobec tego ludu. Jest to tekst o drodze? Możemy coś z niego wziąć dla siebie? Czy to może i powinna być modlitwa każdego z nas? I to niezależnie, czy jesteśmy królem, czy jesteśmy no, na swoim małym jakimś podwórku, jakąś rolę pełnimy, jakąkolwiek rolę. To ta mądrość od Boga, wiedza od Boga jest absolutnie konieczna do właściwego postępu, do drogi, do tekstów o drogi, bo ja też mówiłem przy okazji, kiedy o tych kolorach szerzej mówiłem, że Biblia to jest, jeśli chodzi o wezwanie dla człowieka, to jest zaproszenie Boga, chodź na drogę. Wejdź na drogę. Ja mam do ciebie drogę, chodź, tu masz drogę, idź. I teraz te czerwone teksty pokazują, jak postępować na tej drodze. No i tutaj też na czerwono to, co Bóg odpowiedział. Ponieważ dążeniem twego serca było. I to znowu osobista refleksja. Co jest dążeniem twojego serca? Nie? Jego serca było to, a mojego serca? Jest to tekst o drodze. Jakie jest moje serce? Nie? Jakie jest dążenie mojego serca? Pamiętamy, że serce to nie tylko emocjonalne uniesienia. Serce w Biblii to tak stąpa realnie po ziemi. Serce jest mądre, myślące. Serce, które właściwie pokazuje, kim jest człowiek. Serce, co w sercu, to i w czynie. Co w sercu, to i na zewnątrz. Z obfitości serca mówią usta. Jest taki tekst. Z obfitości serca, ja sparafrazuję, chodzą nogi, robią ręce, myśli głowa. To wszystko jest gdzieś tam. Nie, więc dążeniem serca, i to jest pochwała przez Boga. Boże, daj mi takie serce mądre, żeby dążenie były właściwe, żeby moje serce nie było podstępne. Tu już idę znając inne teksty, ale rozumiemy, że to jest rzeczywiście tekst o drodze. No i 12 werset znowu dałem na żółto. To też mówi, właśnie, co mówi? Daje ci mądrość, wiedzę, ponadto obdaruje cię bogactwem, skarbem, chwałą, jakich nie mieli królowie przed tobą, nie będą mieli po tobie. Co to nam mówi o Bogu? Jaki jest Bóg? Szczodry, hojnie obdarowuje swoich wiernych sług, nie? Czyli jak zbliżam się do Boga, to jaki jest Bóg? No jest hojny w obdarowywaniu swoich sług, których dążenie serca jest takie, powiedziałbym, po Bożemu. Dobrze, to ten fragment, który, jak ja widzę fragmenty, w których jest tak gęsto, żółto, czerwono, to wiem, że tam są też jakieś umiejscowione ważne akcenty. A tutaj dalej są te rydwane i konie, nie? Tak co wspominałem, tak nie wiadomo właściwie, dlaczego te konie tam tutaj są, ale jak patrzymy na kompozycję całości, no to widać tą funkcję tego fragmentu. Dobrze. Gdzie są te teksty są? Te, proszę? Gdzie te teksty są? Nie. Ja powiedziałem, że w skrypcie są tylko struktury, bo jak wszystko mielibyśmy drukować, to by było, wiesz, dlatego jest to tylko... No, a tutaj... No, a to będzie ten materiał, chociaż tutaj komuś może chodzić, żeby zobaczyć te moje żółte, czerwone kolory, że może być to jakąś pomocą, no to w PDF-ach jest to dostępne w internecie.
A tak, 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 faktycznie, faktycznie. Dobrze, i już w taki będziemy. Dobrze, idźmy dalej. No, tutaj list do Hurama, króla Tyru, ta odpowiedź, o której wspominałem, w której tenże król wysyła. No, ale też, też ciekawe, że na żółto zobaczcie, jak pisze do króla Tyru, werset 2-4. Nasz Bóg jest większy od wszystkich bogów. Któż zdoła wybudować mu dom, skoro niebiosa i najwyższe niebiosa nie mogą go ogarnąć? Znowu są teksty na żółto, które no, pokazują no, Boga w kontraście do tak zwanych bogów, którzy bogami nie są. Ale pamiętajmy, że pisze do króla Tyru, który na temat Boga może mieć nieco inne koncepcje i w Bogu Jahwe widzi jednego z wielu bogów, więc Salomon go chce tutaj wyprostować i pokazać mu tą rzeczywistość. Nie? I teraz reakcja tegoż Hurama. Jahwe umiłował swój lud, ustanowił się królem. Dlatego jesteś królem, bo Jahwe, czyli dla niego już Bóg jest kimś bliskim, realnym. I... Ale bo jest to tylko wyraz uprzejmości. No. Okej. Okay. W każdym razie zawarta jest tutaj pewna prawda, że miłość Boga uwidoczniła się w tym, że takiego króla dał w takim czasie. To nie ulega wątpliwości. Niezależnie od tego, czy intencja Hurama była szczera, czy nieszczera, no, wypowiedział absolutną prawdę o tym fakcie. No i tutaj o tym umiejętnym człowieku. I też dałem to na czerwono, bo umie on wyrabiać przedmioty ze złota i ze srebra, z brązu i tak dalej. I teraz to jest do wzięcia przez każdego z nas. Na co się natknie twoja ręka, to czyń twojej możności. Bóg nas obdarowuje rozmaitymi darami, nie po to, żeby je zakopywać, tylko żeby one były użyteczne, używane. I dla mnie osobiście taka refleksja, kiedy takie teksty czytam, jak mnie Bóg obdarował, co ja z tym robię, co ja z tym powinienem zrobić. To jest ważna, myślę, refleksja podczas czytania Bożego Słowa, żeby no, pod tym kątem też się zastanawiać. Proszę. Można jedną uwagę? Mhm. Sam fakt, że prosi poganina o to, żeby miał udział przy tak szczególnej budowli, jest zastanawiający. No tak. Ten syn miał korzenie żydowskie, to tak jest. Z tego pokolenia, od tych czego, którego z tego Bożka miał. No. To kolejne ciekawe myśli w tym fragmencie, na którym może postawimy to jako pewne pytanie, a niekoniecznie no, mielibyśmy czas, żeby wchodzić. W każdym razie kwestia pogan w księgach historycznych Starego Testamentu, ona się też w pewną całość tworzy, że poganie cały czas są w centrum zainteresowania Boga. I to jeszcze dzisiaj też to zobaczymy jeszcze. Dobrze, nie chciałbym się tutaj już więcej zatrzymywać, bo chciałbym przejść do tego fragmentu, który mamy też tą strukturę pokazaną, oddanie Bogu świątyni. To jest następny fragment, też, który tutaj mamy chyba jako trzeci. Czwarty. Czy czwarty? Na stronie czwartej. Zaczyna się od przyniesieniem arki do świątyni. Wiadomo, że arka to było tym sercem świątyni. To arka stanowiła o istocie tej świątyni. Arka była tym symbolem Bożej obecności w tym miejscu, konkretnie w miejscu najświętszym za ostatnią zasłoną. Ten fragment, gdybyście zobaczyli też na ten wykres, zaczyna się od tego, że kiedy arka już stanęła w świątyni, to obłok chwały Jah wypełnił świątynię. A w 7 rozdziale od 1 do 3 jest znowu o tej chwale. Chwała Jahwe wypełniła dom. Czyli to jest jakaś klamra, która zapina ten fragment od 5.11 do 7.3 i dając w centrum coś dla nas, no myślę, najważniejszego. Tu jest przemówienie Salomona, którego
jakimś takim sednem przesłania, że Jahwe wypełnił, co obiecał. Boża obietnica tu, w tym czasie, w tym momencie znajduje swoje uzasadnienie, urealnienie, wypełnienie. No i po tym modli się. Bardzo głęboka, bardzo ciekawa modlitwa. Nad jej fragmentami będziemy się za chwilę pochylać. No i później są ofiary, jest uroczyste święto namiotów. Tutaj też ciekawa rzecz. Będziemy mieli do czynienia ze świętem namiotów w czasach Ezdrasza, Nehemiasza. Także to też jest istotne, że to święto akurat tutaj też jest pokazane. Zresztą to się działo, ten moment w historii oddania świątyni, to było właśnie święto namiotów. To też jest nie bez znaczenia w takim jakimś proroczym widzeniu też tej kwestii. Natomiast no, to jest dosyć ważne. No, tutaj jest tekst, no, mówi również o ukończeniu wszystkiego. No i sedno, główny akcent to jest odpowiedź Boga na tą modlitwę Salomona. I temu też się za chwilę przyjrzymy. To idźmy dalej. Od 6 rozdziału mamy przemówienie Salomona. Ja to mówię, takie dałem leitmotiv, jakby wypełnił Jahwe, co obiecał. Tu jest takie ciekawe sformułowanie w 6 rozdziale, 1 wersecie. Jahwe powiedział, że będzie mieszkać w chmurze. Przy Księgach Królewskich, jak ten sam motyw się pojawił, to żeśmy chwilę czasu poświęcili. Dzisiaj może zerknijmy tam troszkę wyżej. 5 rozdział, 13, 14 werset. Ten obłok jest. Ale myślę, że to ma coś więcej. Jakie mamy skojarzenia? Może najpierw tak, zupełnie... Ale gdzie masz tą chmurę, przepraszam? 6:1. Nie, inne przykłady mają obrotę. Nie ma. Nie. W Brytyjce jest mroku. Nie. To jest chmura, obłok, tak. To jest drugi werset. Jest w mroku. No. Numeracje czasami się różnią między przekładami. Ja tu mam z przekładu Biblii Tysiąclecia drugie wydanie, tak żeby była jasność. Tam no, czasami są przesunięcia większe, no tutaj jakieś drobne. W każdym razie mieszka w chmurze. Czy macie jakieś skojarzenie? Czy o obłoku? Nie. Jak prowadził lud, nie? Tak. Mhm. Czyli chodzi o to, że ten jeden fragment otwiera spory worek pojęciowy, pokazany, jak Bóg w historii działał, bo w tym obłoku za dnia, w słupie ognia, w nocy ten lud był prowadzony, nie? Czyli też jakoś tam Bóg będzie mieszkać, a tu jest w świątyni jest pokazany, że teraz będę tu mieszkał. Jest obłok, znowu jest pokazany obłok, bo ten werset 14, koniec 5 rozdziału mówi, że chwała Jahwe wypełniła całą świątynię. Nie? Ale myślę też, że to nawiązuje do, bo to wciąż może to nie jest chmura, to światło Szekiny, które było obecne w miejscu najświętszym nad Arką Przymierza, w jakiś sposób też uwidaczniało tą Bożą obecność w tym miejscu, Bożą akceptację tego miejsca i no, jakiś głębszy sens tego miejsca, nie tylko doraźnie w historii Izraela, ale ma to według mnie ogromny proroczy wymiar. Cała świątynia ma takie też mesjańskie przełożenie, bo no, mówię, to też jest spory pojemny worek, w który teraz nie będziemy wchodzić, tylko sygnalizuje, żeby w świątyni Salomona widzieć Chrystusa i jego dzieło. Bo to, co się działo w świątyni, w systemie ofiar, no to... To nie trzeba być bystrym czytelnikiem Bożego Słowa, żeby widzieć spełnienie w Chrystusie. Ale chodzi o to, że jak chrześcijanie wchodzą w tekst Starego Testamentu i czytają o świątyni, to te skojarzenia są jako z automatu gdzieś rodzą się w głowie i bardzo słusznie. 6 rozdział, 6 werset. Tutaj mam trochę na żółto, trochę na niebiesko, jak zauważyliście. Pewnie, bo widać ten werset, widać. Wybrałem Jerozolimę, totałem na niebiesko, jednak też w kontekście Mesjasza, aby tam było moje imię i obrałem Dawida, aby był nad moim ludem izraelskim.
Jerozolima i Dawid w tym kontekście mesjańskim według mnie mają no, duże znaczenie i dużą obecność na kartach Biblii. W Jerozolimie też rzeczywiście Pan Jezus no, spędził znaczący czas. No i jest potomkiem Dawida, tym, który zrealizuje to przymierze. I teraz mamy modlitwę Salomona. Werset 14, 6 rozdział, 14 werset. Znowu zaczyna Salomon od wychwalania wielkości i potęgi Boga. Jahwe, Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty na niebie ani na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług. Jaki jest Bóg pokazany w tym fragmencie? Ja myślę, że... No. Jedny, łaskawy. Tak. I nie ma nikogo innego takiego. On jest... Proszę? Wielki, potężny, zachowujący łaskę i przymierza względem sług, którzy czczą Cię z całego swego serca. Przypominacie sobie, jakie jest pierwsze i największe przykazanie. Dokładnie to, ten sam kierunek tutaj jest pokazany. I tu znowu w tej modlitwie, 15 wersecie, Salomon no, dziękuję, że Bóg dotrzymał obietnicy. Jedną z tych obietnic w 16 wersecie, na niebiesko znowu mam, zauważcie, nie będzie Ci odjęty potomek wobec mnie na tronie Izraela. Kto jest tym wiecznym potomkiem, który zrealizuje ten tekst? No tak, dlatego jest on na niebiesko. Ja to tak pokazuje te kolory, też pokazują, że dla mnie osobiście powiem, jak czytam, myśląc o tych sprawach, a tu widzę Mesjasza, ciach Mesjasz, nie? Tutaj coś o Bogu, już jest na żółto. Bo powiem wam, tam jeszcze inne, taką małą dygresję teraz zrobię, inne praktyczne zastosowanie, bo my w naszym życiu miewamy różne stany. Jesteśmy raz tak troszkę w lepszej kondycji, czasem trochę w gorszej kondycji. To jak otwiera się taką pokolorowaną Biblię i chce się akurat nasycić treścią o Bogu, no to po tych żółtych jedzie. Jedno, tu, wszędzie. I powiem wam, że to jest taki balsam kojący. I gdyby nie było na żółto, to no, trudno tak znaleźć ad hoc takiej Biblii nie oznakowanej w ten sposób. Mówię ze mojego punktu widzenia, nie chcę, żeby to było pokazywane jakaś tam reguła postępowania. Natomiast dzielę się tym, co mi osobiście służy przez wiele, wiele, no już dziesiątków lat. To nie jest jakaś tam ulotna chwila. To już jest wiele dziesiątków lat. Dobrze, i teraz treść tej modlitwy. To ja sobie popunktowałem, o co właściwie modlił się Salomon. Ogólnie w 21 wersecie jest, może jeszcze 20, aby w dzień i w nocy oczy Twoje patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, w którym zechciałeś umieścić swoje imię, tak, by wysłuchać modlitwę. Czyli jednym z celów też tego miejsca, by wysłuchać modlitwę, jaką zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie Twojego sługi, gdy będzie się modlił. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twojego przebywania. Nie tylko wysłuchaj, ale i przebacz. Powiem wam, że mnie to uderzyło trochę. Wysłuchaj i przebacz. Czyli co sugeruje, że w gruncie rzeczy o czym będą się modlić? O co będą się modlić? Ludzie. Jak mówię, wysłuchaj i przebacz. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. No i patrzmy. 22 werset, no od czego zaczyna? Kiedy kto zgrzeszy? Nie? Kiedy kto zgrzeszy? No faktycznie, kiedy zgrzeszy. A później wezwie do go do przysięgi, on
przyjdzie do przysięgi wobec Twego ołtarza w tej świątyni. Ty wysłuchaj, racz działać, rozsądź między tymi sługami, skazując złego na karę, aby na jego głowę spadła odpowiedzialność za jego postępowanie, a sprawiedliwego uznając niewinnym za jego uczciwość. Czyli kiedy ktoś zgrzeszy, to ty wysłuchaj i przebacz. Drugi, kiedy klęska spadnie, nie? Od nieprzyjaciela. Ale klęska spadnie dlaczego? 24 werset. Za to, że zgrzeszył przeciw tobie. Nie? I znowu, w 25. Ty wysłuchaj i przebacz. Ty wysłuchaj i przebacz. Trzeci. Kiedy niebo zostanie zamknięte, nie będzie deszczu, dlatego, że zgrzeszyli. Popatrzcie, jak ten grzech jest przy różnych aspektach gdzieś akcentowany. Pokazuje pewną prawdę o naturze człowieka, która jest grzeszna. I dlatego człowiek przychodzący do świątyni przychodzi po przebaczenie, po Boże przebaczenie. Przychodzi do świątyni po to, żeby naprawić relacje z Bogiem. Przychodzi do świątyni po to, żeby grzech został skasowany. I czy nie czujecie w tym wymiaru mesjańskiego? Nie? I świątynia, bo ostatecznie Mesjasz to zrealizował. Tu jest tylko namiastka, tu jest tylko jakiś mały obraz. A ostatecznie Mesjasz to rozwiąże. Ale tutaj doraźnie w historii Izraela było to z pewnością cenne, potrzebne, ale jednocześnie pokazujące to, że sami są bezradni, nie? Żeby uzyskać tą pozycję sprawiedliwych przed Bogiem. Ten grzech tu jest jakimś piętnem, które się pojawia i do tego grzechu jest tutaj bez przerwy nawiązanie. A Bóg, ty wysłuchaj i przebacz, ty wysłuchaj i przebacz. Czyli w takim kontekście Salomon się modli, przynajmniej w tych pierwszych tutaj intencjach. Czwarta, gdy będzie zaraza, spiekota, śnieć, szarańcza. Ty usłysz w niebie, w miejscu Twojego przebywania, racz się zmiłować i oddać każdemu według jego postępowania. Bo Ty znasz serce, bo jedynie Ty znasz serce ludzi. Tu jest znowu kolejny fragment, który co nam mówi o Bogu? Jaka jest Boża zdolność widzenia nas? Czy jest cokolwiek, co się może ukryć przed tym przenikliwym wzrokiem? Później w księdze Apokalipsy Pan Jezus jest pokazany jako ten, który ma oczy jak płomień ognia, bada nerki i serca. Krótko mówiąc, wie wszystko o każdym z nas. Takim jest Bóg, do którego Salomon się modli. Bóg nasz Jahwe. I teraz właśnie wspominałem, że będzie akcent o cudzoziemcy. I bardzo ciekawe, że elementem tej modlitwy w 32 wersecie mówi również i cudzoziemca, który nie jest Twojego ludu. Salomon myśli o cudzoziemcy, który nie jest Twojego ludu Izrael, ale przyjdzie. To Ty wysłuchaj. I 33 werset, ja zaznaczyłem spory jego fragment na niebiesko, ponieważ widzę w tym mesjańskie spełnienie. Bo kiedy będzie czas, kiedy te słowa będą rzeczywistością? Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię do nabrania bojaźni przed Tobą, za przykładem Twego ludu Izraela. Niech wiedzą, że Twoje imię zostało wezwane na tą świątynię, którą zbudowało. Niech wszystkie narody ziemi poznają. To ma z pewnością proroczy charakter, bo myślę, że do tej pory w całej historii nie znam przykładu, żeby wszystkie narody miały taki stosunek do Boga izraelskiego. Natomiast wierzę, że tak się stanie już począwszy od mesjańskiego królestwa, tysiącletniego królestwa, gdzie będzie jakby pierwszy moment, kiedy te narody będą zmierzać w kierunku tej
Jerozolimy w kierunku Boga. No w każdym razie jest modlitwa o cudzoziemca. I tutaj znowu wracę. Wydaje się, że ten o cudzoziemcach jest dosyć ważnym akcentem w całym tym fragmencie. Dalej mówi o tym, kiedy wyruszysz do walki. I znowu wraca do grzechu w siódmym. Tutaj 38 werset mam tak mocno na czerwono podkreślony, bo znowu pokazuje no ciebie i mnie, tak myślę, bo jeśli więc nawrócą się do ciebie z całego swojego serca, z całej swojej duszy, kiedy będą zesłani, będą się modlić, ale ten akcent z całego serca, z całej duszy, tak prawdziwie, tak szczerze, z oddaniem, nie? Ale będą się modlić w kierunku Jerozolimy, wiedząc, że tam jest miejsce przebywania Boga, który jest Bogiem miłosierdzia, Bogiem przebaczenia. To wówczas, 39 werset, wysłuchaj w niebie w miejscu twojego przebywania ich modlitw rozbłagania. Wymierz im sprawiedliwość. Przebacz łaskawie twojemu ludowi to, w czym zgrzeszył przeciwko tobie. Wysłuchaj i przebacz. Nie? Wysłuchaj i przebacz. To jest takie motto, które się tutaj przewija. No i jeszcze 42 werset mam na niebiesko. Nie odwracaj oblicza twego od pomazańca. Pamiętaj o twojej dobroci wobec twojego sługi Dawida. Jestem przekonany, że ta pamięć przetrwała. Ta pamięć spowodowała, że w swoim czasie w mieście Betlejem miało miejsce pewien cud narodzin tego, którego pisma wskazywały. Tak, dalej mamy to święto namiotów, o którym wspominałem, ale jest od 7 do 12 wersetu odpowiedź Boga na tą modlitwę, która no, jest, myślę, takim najważniejszym fragmentem tego fragmentu narracji, dlatego przeczytam w całości ten fragment. 7:12 do 22 w tym momencie. Wówczas Salomonowi ukazał się Jahwe i rzekł mu: wysłuchałem twojej modlitwy i wybrałem sobie to miejsce na dom ofiar. Znowu mam na żółto. Wysłuchałem twojej modlitwy. Co nam mówi o Bogu? Bóg wysłuchuje modlitw. Gdy zamknę niebiosa i nie będzie deszczu, i gdy nakażę szarańczy, by zniszczyła pola, lub gdy ześlę na mój lud zarazę, jeśli upokorzy się mój lud, na którym zostało wezwane moje imię, i będą błagać, szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ocalę. Wysłuchaj i przebacz, wysłucham i przebaczę. Ale jest to warunkowe. Jest to błogosławieństwo i przekleństwo. To jest echo Księgi 5 Mojżeszowej, bo to jest 28 rozdział, jeśli dobrze pamiętam, gdzie również mamy błogosławieństwa i przekleństwa. I pamiętajmy też to, że to jest co nieco w tamtym kontekście też podane. Ty zaś, jeśli będziesz postępował wobec mnie, jak postępował twój ojciec Dawid, tak przy okazji to błogosławieństwo i przekleństwo okaże się za moment w historii. Bo ta historia, która będzie za chwilę po śmierci Salomona, to będzie ilustracja tego, co tutaj przeczytamy. Jeśli będziesz postępował wobec mnie, jak postępował twój ojciec Dawid, dbając o to, aby, i tu mam na czerwono, wypełniać wszystko, do czego cię zobowiązałem, jeśli będziesz strzegł moich praw i nakazów, utrwalę, to jest na żółto, to jest już Boże działanie, dom twojego królestwa, jak przyrzekłem niegdyś twemu ojcu Dawidowi, mówiąc, nie będzie ci odjęty potomek od rządów nad Izraelem. I znowu na niebiesko, nie przez przypadek, jak wiecie. Ale właśnie, jeśli odwrócicie się ode mnie, porzucicie moje prawa i nakazy, które wam dałem, oraz zechcecie pójść i służyć obcym bogom i oddawać im pokłon, to wykorzenię was z mojej ziemi, którą wam dałem. A dom, który poświęciłem memu imieniu, odtrącę od mego oblicza i uczynię z niego przedmiot przypowieści i pośmiewiska wśród narodów. Te prorocze słowa spełniły się. Świątynia, która była tak wspaniała, będzie dla każdego przychodzącego obok niej przedmiotem zdumienia, gdy zapyta,
Dlaczego Jahwe tak uczynił temu krajowi i tej świątyni? A odpowiedzą, dlatego, że opuścili Boga ojców Jahwe, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej, a upodobali sobie innych bogów oraz oddawali im pokłon i służyli. Dlatego sprowadził na nich to całe nieszczęście. I myślę, że to jest w takiej pigułce skondensowana dalsza historia do tej klęski. Ale patrząc szerzej, pamiętacie, jak apostołowie mówią do Jezusa: Panie, patrz te kamienie, tą budowlę, jaka wspaniała jest ta świątynia. Pamiętacie, co Pan Jezus odpowiedział? Nie, to nie ta świątynia, to już ta odbudowana i poszerzona przez Heroda, ale myślę, że klimat, duch tego tekstu i tamtej wypowiedzi no jest bardzo, ale to bardzo zbieżny. Nie pozostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony i rzeczywiście to się zrealizowało. No i końcówka to są te prace budowlane, o których wspominałem. Jest też wizyta, właśnie to bogactwo, wymieniona ilość, to ile to złota, ile wszystkiego było w czasach Salomona. Jest ta wizyta królowej Saby, która nie mogła się nadziwić jego mądrości. No i mamy jeszcze raz te konie i rydwany, które się tak pojawiają, nie wiadomo dlaczego, a my już wiemy, dlaczego się pojawiają. No i podsumowanie rządów Salomona. Tu jest istotna różnica między Księgą Kronik a Księgami Królewskimi. Różnica polegająca na tym, że nie ma nic nagannego o Salomonie. A pamiętamy, że u schyłku życia no, przytrafiło mu się to i owo. Proszę. Zastanawiam się, czy przypadkiem nie dostaje teraz w tym momencie, czy nie pominiemy właśnie takiego delikatnego sygnału o czymś negatywnym, właśnie w tych elementach o tych koniach i rydwanach. Bo akurat pewna krytyka zawczasu była wypowiedziana o królach. Tak, żeby sobie koni nie wprowadzał. A tutaj jest, bez komentarza, fakt. Ale w pozycji lokalnie akcentowanej. Tak, lokalnie akcentowanej, czyli rzeczywiście, że... Może być jakby delikatna sugestia, że po prostu robił pewne rzeczy, które były przez Boga jakby i aprobowane, i bardzo mi się podobały. Ale jednak jakiś... No te konie to było jego odejście. Tak, tak. No rzeczywiście. To jest taki akcent negatywny, chociaż nie ma, narrator nie komentuje tego, ani pozytywnie, ani negatywnie. Stwierdza fakt, że były konie, ale my z innych wiemy, że te konie to niekoniecznie były czymś pozytywnym dla króla. Dobrze, w tym miejscu zrobimy krótką przerwę. Tak w pigułce panowanie Salomona byśmy zamknęli.